Witam wszystkich oto na nowej serii na moim kanale z Morrowinda. Chcieliście zobaczyć, jak gram w inne gry poza Gothiciem, więc wygra Morrowind w losowaniu, że tak powiem, znaczy w głosowaniu. Czy chcecie jakoś bardziej rozpowiadać? Powiem tak, że Morrowinda nigdy nie przeszedłem. Grałem w to, jak byłem, jak to było popularne, dopiero co wyszedł właśnie Morrowind, ale zawsze kiedy grałem, troszkę psuł mi się komputer i zawsze musiałem grać od nowa. I miałem po prostu jego niefarty i potem się po prostu zniechęciłem do tej gry i chyba miałem maksymalnie 5 poziom. Coś w tym stylu. Więc gry naprawdę nie przeszedłem, mam małe doświadczenie, możecie mi pisać poradniki, porady. Czy mam, jak coś mam robić, piszcie śmiało. Ja na pewno będę z tego korzystał i to naprawdę sporo. I cóż, już nagrywałem właśnie Morrowinda, miałem niby 5 odcinków, ale z drugiej strony jakieś dziwne błędy mi wyskakiwały, przycinało się, ja to potem naprawiałem i tak dalej, i tak dalej. Potem stwierdziłem, że po prostu sensu innego nie ma, jak po prostu dać nową grę. Więc zaczynamy. They have taken you from the Imperial City's prison, first by carriage and now by boat. To the east, to Morrowind. Fear not, for I am watchful. You have been chosen. Wake up. We're here. Why are you shaking? Are you okay? Wake up. Dobra. Tak się zaczyna nasza przygoda. Oczywiście, że pan Morrowind. Będziemy się nazywać Morrowind. Not even last night's storm could wake me. I heard them say we reached Morrowind. I'm sure they'll let us go. Quiet. Here comes the car. This is where you get off. Come with me. Okej. Przynajmniej teraz też z drugiej strony, znaczy plus tego jest, że nagrywam od nowa, że zapoznałem się z mechaniką tej gry i tak dalej i wiem co i jak, skróty klawiszowe i tak dalej, więc to nie będzie wyglądać, żebym aż tak bardzo lamił. Oczywiście będę grał mrocznym elfem, ale profesor to akurat będę się kłócił właśnie. Myślałem, żeby coś brać specjalnego i tak dalej. Great. I'm sure you'll fit right in. Follow me up to the office and they'll finish your release. Okej, ale to mnie przepuść. I doszedłem do wniosku takiego, że zrobię sobie własną postać, że zmodyfikuję sobie klasę. Yes, we've been expecting you. You'll have to be recorded before you're officially released. There are a few ways we can do this, and the choice is yours. Tak, wiem, że mój wybór jest ten. Wypełnij dokumenty, tworząc nową klasę. Tak. Specjalizacja walka. Magia bardziej. Magia. Siła. Maksymalną ilość punktów many. Obciążenie kondycji oraz zadowolony podczas walki. Tak, siła to się sprzyda. Nie, umiejętności głównie to nie. Teraz muszę się porządnie zastanowić mniej więcej, jak pokierować swoją postać. Na pewno chciałbym zniszczenie. Co ten... do tego to chciałbym... atletyka, nie. Ciekawe, czy mogę wziąć akrobatykę. Jakbym mógł wziąć akrobatykę, to ja bym był ten. Z
spryt, akrobatyka, siła. Dobra. Czyli będziemy levelować za potęgę. Zniszczenie, ten siła woli. Teraz pytanie, chciałbym mieć ten. Powiedzieć, że pod ciężki pancerz. Broni jeszcze jednej wybrałem. Powiedzmy, że broń obuchowa. Długie ostrza, ciężki pancerz. Toporami. Topory mnie bardziej kuszą. A coś długie. No powiedzmy, że długie ostrze. No to mamy zniszczenie, akrobatyka, ciężki pancerz, długie ostrze i... Co by się tutaj by sprzedało? Współczynnik szybkość. Szybko by się sprzedała. Alchemia. Inteligencja. No właśnie, nie ma nic pod inteligencję. Mam siłę, wytrzymałość, siła woli. Okej. Okay. Teraz co by się tutaj sprzedało, co? Alchemia. Na pewno. Powiedzmy, że handel też. Zniszczenie. Przywołania. Płatnerstwo. I coś jeszcze tak bardzo, bardzo bym chciał. Przywrócenie, mistycyzm. Powiedzmy, że nie. I właśnie teraz tak, ten ostatni, nie wiem właśnie co tam sobie by wybrać. To jest właśnie straszny wybór. Iluzja, powiedzmy, że nie. Handel. Ale handel to ja już mam, nie? Dobra, nie miałem. Dobra, to powiedzmy, że specjalizacja maga, siła, inteligencja, to na bank. Chociaż siła, to ja się tutaj jeszcze zastanawiam. Nie no, zostaw mnie przy siły inteligencji. A siła woli? Dobra, nie, darujmy sobie. Czyli zniszczenie, siła woli. Siła, wytrzymałość. Siła, przywołanie inteligencja, zaklinanie inteligencja i alchemia inteligencja. Okay. Very good. The letter that preceded, you mentioned you were born under a certain sign. And what would that be? Ciekawe, jak to skomentujecie, że wykreowałem taką niby taką śmieszną, dziwną postać. Sanktuarium, 10 punktów. Nie chcę sanktuarium, trucizna. Nie chcę obniżać ten. Premię do ataku. Kuszące. Wykrycie zwierzęcia, wykrycie kluczy, otwarcie na dotyk. Powiedzmy, że nie. Nie. Zwiększa się szybkość. Właśnie zastanawiam się, czy jednak zainwestować w szybkość na sam początek gry, żeby się poruszać, bo wiem, jakie to jest uciążliwe. Już się zdążyłem o to przekonać, jak na początku się chodzi. Albo... premię do maksymalny ten. Nie. Mak podatność na ogień, przywrócenie zdrowia, nie. Zwiększa się wytrzymałość. No, ciężki. Nawet tutaj się zastanawiam.
Złodziej, złodziej. Nie, do złodzieje to nie. A, blokada many. Nie chcę mieć blokady many. Podatność na ogień, nie. Powiedzmy, że zaryzykuję, wezmę sobie to. Now before I stamp these papers, make sure this information is correct. Kondycja many mam mało w sumie. Dobra. Okej. Okay. Oczywiście zabieramy, zabieramy. Continue through to the next building and talk to Sellus Gravius. Mogę skakać? Nie mogę jeszcze skakać, co? Dobra, póki co zabieramy wszystko, to jest standard na sam początek. O. Ale wiecie co, powiem wam, że niby takiego doświadczenia nie ma w Morrowindzie i tak dalej, ale ta gra naprawdę jest świetna. Tak sobie gram, gram. Okej. Okay. Jakiś tam zakład. Trochę mnie niektóre rzeczy denerwują, jeszcze się nie przyzwyczaiłem, powiedzmy. O, dobra. Bier to. Złodziejstwo mogę zabrać, otwieranie zamku czy coś w tym stylu. Okej. Okay. Przy sześciu to posprzedajemy. Zobaczycie, na samym początku to się sprzyda. Wytrych. Gdzie był tutaj wytrych w tej grze? Tu. Tak? Nieudane. 31 monet, co? Dobra. A, chciałem zabrać już świeczkę, ale nie mogę. Szkoda. Tutaj mamy pierwszy pierścień. Nie. Dobra. Cześć panie, usunię to z ekwipunku. Najpierw pokaż mi swój dowód. Dowiedziałem się coś o siebie, ale to nie nic ciekawego. Aha. Przed wyjściem porozmawiaj z Sellusem, no ale rozmawiam z nim. Morrowind, obowiązki. Dobra, ten pakiet został dostarczony wraz z informacjami o twym przybyciu. Zanieś go człowiekowi nazwiskiem Corius Cosades w mieście Balmora. Idź do Oberczy przy Płonowie Murze i spytaj, gdzie jest Corius Cosades. Będą wiedzieli, gdzie go szukać. Służ mu jak samemu cesarzowi. Mam też list adresowany do ciebie. Przekaż pieniędzy na twoje nazwisko. Okej, dzięki. Teraz mogę sobie skakać do woli. Wiśnia. Czy ja biegam? Biegam cały czas. Wiśnia. Jest coś fajnego. Tutaj było. Bo na samym początku chodziłem po domach. I jest to tutaj. No. Handel mi wzrósł. Boże, kocie, nie łaskocze mnie kot. No. Pięknie cacy, że tak powiem. Bo tutaj raczej nie mamy gdzie coś zdobyć. Ja wiem, że wspaniały dzień, ale ten... Musimy się jakichś czarów nauczyć. Dobra, ja wiem, że... To mi się sprzyda. Świetnik. Świetlik. Purpurowy kosinus, to się sprzyda. Mniej więcej wiem, co trzeba będzie zrobić.
Dlatego wolę to pozbierać teraz, niż potem się cofać i tracić pieniążki. To było chyba to, nie? O, Boże! Weź na ten kamień! Panie Morsing. Chypia coś tam. I bolączka biedaka. Okej, okay, na pierwszą misję już mamy całkowicie wszystko. Dobra, zanim ruszymy dalej, to jest taki malutki sekret, który chciałbym zrobić jeszcze, zanim pójdę. Przejdziemy do tej Balmory. No, a ta akrobatyka się naprawdę szybko rozwija. Ale to może być nawet trochę denerwujące, jak cały czas słyszycie, jak ten postać skacze. Mogę wziąć jakąś umiejętność dodatkową, jednak tą akrobatykę. Chyba miał mniejszy poziom. Okej. Okay. Skacz. Jakiś pancerz by mi się sprzedał na sam początek. Z tego co widzę, będzie mi łatwiej levelować, ale trudniej będzie mi walczyć. Tak jak sobie urządziłem moją postać. Do 31, dobra. Czyli mam już dwa ten. Okej, w porządku. Jep. Książka o lataniu i zabieramy ci wszystko póki co. Ta broń jest lepsza. Tutaj jakiś malutki pancerz. A to chyba bez różnicy. Dobra. No, to po prostu lecimy. Z tym początkowym startem. Chodzę, czy... Kurde, trochę się waham, czy dobrze zrobiłem jednak mimo wszystko. Nie, to jest tak. I to daje... Sanktuarium po 50 punktów. Ale nie miałem mieć ten. A dobra, co się będzie tam przejmował? Nie wiem, co te sanktuarium dokładnie daje, ale no dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu potem. Przynajmniej jakąś tam magię znam po parzenie. Myślę, że nie będę znał, jak tak postać sobie dziwnie wykreowałem. Okej. Cześć, panie. Bo mi się tak nie chce iść z buta. Więc podróż, Balmora. We make a special trip just for you. O, jesteśmy tutaj, dobrze. Aha, tylko że do handlarza. A, w sumie. Tak, będziemy mieli tutaj więcej przedmiotów do sprzedania. Oczywiście na sam start. No tak, wczytywanie obszaru i mi zwiesiło. Normalne. Dobra, chciałem dołączyć do gildii magów i gildii wojowników od razu z miejsca. Tak, przygotowanie obszaru. Cześć, dołączyć do gildii magów. Owszem, twój wygląd przywodzi na myśl skojarzenie z terminem gildia magów. Czy zechcesz złożyć przysięgę maga i do nas dołączyć? Tak. Gildia magów przyjmuje cię swe szeregi. I nadaje nową rangę, która jest zrzeszony w dowolnej chwili. Mogę ci przedstawić twoje obowiązki oraz poinformować z wykonaniem jakich czynności będzie wiązał się ewentualny awans w szeregach gildii. Zrzeszony nie znajdzie u mnie pracy. Porozmawiamy o twoim awansie. Tymczasem możesz udać się do Ari. Z pewnością znajdzie się dla ciebie parę drobiazgów. Oczywiście tutaj możemy sobie zabrać wszystko. To się jak najbardziej sprzyda. Tutaj też będę. Tutaj miałem małą jazdę, ale to wam opowiem potem. Ja będę coś tutaj robił dalej. Dobra.
Cześć. Co dziś sprowadzę do pracowni Adżiry? Czy Adżira ma przydzielić ci obowiązki? Cześć, lokalne napitki? Potrzebne ci pomoc w walce? A może te elwanskie pachnidła z owadów? A może chcesz dostać się w wysokie miejsce? Szkolenie, co możesz mi uczyć? Przywołanie i zaklinanie. Okej. Okay. Obowiązki. Tak, a nie ma do ciebie obowiązki. Czy Aira, Adżira. Do ciebie obowiązki, żeby zdobyć rangę szalanika w gildii. Adżira musi poznać miejscowe grzyby. Grzyby. Okej. Okay. Grzyby. Tak, oto one. Owszem, wszystkie próbki nadają się. Adżira może teraz napisać raport, dzięki któremu Gildia Magów nadaje rangę czeladnika. Adżira przygotowała ci w zamian kilka mikstur. Okej, okay. Obowiązki. Tak, Adżira ma dla ciebie więcej obowiązków, Morcznik. Adżira zawiera zakład z Galberdir. Adżira ma zakład z Galberdir, że Adżira zostać czeladnikiem przed Galberdir. Teraz Adżira musi zbadać się grzyby i napisać raport. Adżira chce też, żeby Galber dostał od siebie fałszywe klejnoty duszy. Fałszywe klejnoty duszy. Adżira zrobiła fałszywy klejnot duszy. Weź go i włóż go do biurka Galberdir, na górze Galberdir. Zejdzie na dół, żeby porozmawiać z Marym Dren, więc nikt cię nie zauważy. Okej, okay, w porządku. Mam nadzieję, że już schodzi, co? Popatrzcie, że ona ma tutaj naprawdę bardzo fajną tarczę. W sumie miała tarczę. Czyli to tutaj jest losowe. Miała taką fajną tarczę za 15 tysięcy. Okej. Okay. To mnie tutaj bardzo, bardzo cieszy. Robimy sobie zapiskę. Oczywiście nowy 9. Jak mówiłem, nagrywałem wcześniej, ale... Oczywiście zabieramy stąd wszystko. Bardzo, bardzo wartościowe przedmioty. Tak, zabierz. Nie no, to nie zabieramy. Mały klejnot dusz. Mały klejnot dusz, zarażony ten. Fałszywy klejnot dusz. I nie mogę nikomu sprzedać tych przedmiotów członkom gildii, bo od razu mnie zaatakują i posądzą mnie o... kradzież. To jest aczkolwiek trochę smutne. Chociaż nie dziwne, nie, ale... Myślałem, że da się to jakoś obejść. Znaczy w sumie myślałem, że się dało jakoś obejść. A tu dupa. Aha, ty tak sobie wracasz. Nikt się nie zdziwi, że tam brakuje ci czegoś. Klejnot trafi do biurka, tak jak prosiła Adżira. Adżira jest ci bardzo wdzięczna. Obowiązki? Adżira musi poznać miejscowe kwiaty. Tak, Adżira musi teraz studiować kwiaty. Adżira potrzebuje następujących próbek. To miejsce... Wrzos, jezioro Amaya. To miejsce, gdzie najprędzej je znajdziesz. Oczywiście ja... wiem, gdzie są te kwiaty wszystkie. Jest dla mnie w porządku. Okej. Okay. Jak tam levelowanie idzie? Czy ten? No, ho, 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 ho. Gildia wojowników. Ale myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Pa!